dzisiaj przez cały dzień naśladuję innych, ale oni o tym w ogóle nie wiedzą, więc będę trochę ich denerwowała i na pierwszy rzut idzie świeży. Siema. Może dzisiaj znowu daję prezenty. Dajesz coś? W ogóle nagrywamy dzisiaj klip do naszej nuty, którą już możecie widzieć na kanale. 347 pełnych sali kongresowych. 347 pełnych sali kongresowych. Jak wiecie, 5 razy wbiliśmy milion, jak wbijaliśmy. 5 razy wbiliśmy milion, jak wbijaliśmy. Ty mnie przedrzeźniesz. Co? Czemu mnie przedrzeźniesz? To jest twój odcinek, tak? Okej. Jestem Faustynka. Jestem bardzo głupiutka. I lubię Jeść kupę. Dobra, powiedz mi, Fausti, czy lepiej napisać 347 sale kongresowe? Czy sali kongresowe? No nie! I teraz będę na teledysku miał obroną rękę! Ale ci dzisiaj! Wbijajcie na Instagrama! Świeżego! Dobra, idę od ciebie! Świeżego! Bo ja jestem głucha na co zaprosił. Świeżego! Będziemy wkurzać innych. A, ten dzień będzie dzisiaj cudowny! Cudowny! Myślałem, że kasę wyciągasz, że stówki rozdajesz. Co tam? Fajnie. A u ciebie co tam? Dzisiaj masz dzień, że przedrzeźniasz wszystkich. Sylwek jest najlepszym operatorem na świecie. Jest lepszy niż Kacper. Jest lepszy niż Benek. Ale dzisiaj będą mieli mnie dosyć, oni mnie znienawidzą. Jak będziemy w innym miejscu, to ponaśladuję ludzi, którzy w ogóle jakby nie mają ze mną nic wspólnego. Ale oglądajcie cały odcinek, bo właśnie takie momenty mogą się pojawiać. Jestem Faustynka! Cieszę się bardzo, że mamy zaplanowany. Może zadanie mi powtarzać. Bierz kamerę i rób. No tak, musisz wziąć kamerę, Fausti, i nagrywać drugi klip obok. Za wolno, Fausti! A ten statyw waży 4 kilo, a ten pół. Zmusisz, tak? Halo! A co się dzieje? Zaczęłam tym bieganiem za nocy. Kochani, w dzisiejszym odcinku będziecie widzieli mnie w kilku różnych stolówkach, ponieważ nagrywamy dzisiaj teledysk i przemieszczamy się cały czas z miejsca w miejsce, a przy okazji właśnie nagrywam ten film. Także a propos tego, że dawno mnie tutaj nic nie robiło, to teraz jest idealny to czas. Aaaa, cute! Może znajdziemy kogoś po drodze, kogo będę mogła troszeczkę ponaśladować, no bo o to chodzi w tym odcinku. Mam nadzieję, że nikt mi nie będzie miał za złe. Dobra, słuchajcie, tam jest taka pani, która robi fotkę, tak? Tak do góry nogami stojąc. I robi zdjęcie komuś. Ej, w ogóle to jest straszne. Tutaj tak łatwo w tym odcinku o dostanie od kogoś w łeb przez takie zachowanie. Jeżeli chcecie, widzowie, zobaczyć te foteczki, to wpadajcie na mojego Instagrama. I tak jak co odcinek na moim kanale robię od was wyzwania, widzowie, które możecie mi dodawać i pisać na Instagramie, także wpadajcie na mojego Instagrama. I moje dzisiejsze zadanie to zrobić fichołka na środku danego miejsca, w którym aktualnie się znajduję. Let's go! Jej! Chyba się udało, nie robiłam tego z milion lat. Także zaliczone. Możemy zdjęcie. To ja też zrobię. Ale słodkie. I nawet jednemu udało mi się też ponaśladować, także dwa w jednym. Cześć, jasne. A można zdjęcie z wami też? Tak. Dobra, to ja też robię. Dobra. O, tam stoi taki ziomek. Pa! O nie, on to widział. I teraz stoję i tak patrzę też na was. W ogóle gość nie jest z Polski, więc on nie skuma w ogóle, o co chodzi. No dobra, tam chyba jakiś TikTok był grany. Mamy nadzieję, że to się nagrało, bo to było takie bezpieczne dla mnie safe place tego odcinka. Dobra, lecimy do pewnej sieciówki, w której są kawki i nie tylko. I zamawiamy to, co osoba przed nami. Coś czuję, że będzie to grube zamówienie. No, ciekawe, co dzisiaj zjemy, Kacper. Dzień dobry.
Ja poproszę wszystko to samo, co pan przede mną. Nie, ja nie wiem, co to jest. Nie wiem, co to jest, ale... O nie, współczuję pan. Ale to proszę mi nie zdradzać, będę miała niespodziankę. Kurde, boję się. Zaraz. Okej. Zaczyna się dobrze, jest tu brownie. A po resztę teraz przyjdziemy. Siądziemy obok tamtych państwa tam z tyłu. Ciekawa jestem, czy ci państwo zorientują się, że mam to samo. Jest jedna rzecz, jest jeszcze jedna. A i teraz druga kawa. Nie słyszałam, co to jest. Obstawiajmy, co tu jest? Ja myślę, że może być ze śmietaną kawa. Najgorzej, że na pewno jest z mlekiem z laktozą. Więc i tak będę miała do łazienki szło za jakiś czas. Dobra, testujemy. Najpierw ta. Gorąca czekolada. Tu jest. A tu? Też gorąca czekolada. Dla mnie to i tak lepiej niż kawa. Jakaś, wiecie, jakaś mocna. Teraz sprawdźmy brownie. Dobra, okej, czyli państwo obok mają zdecydowanie ochotę na wszystko, co jest związane z czekoladą, bo mamy tutaj i czekoladę na gorąco, i brownie, które jest mega czekoladowe, także jestem całkiem zadowolona. Dobra, słuchajcie, ostatnio na Instagramie prosiłam was o podawanie mi, jakie są dobre miejscówki w Warszawie i w Krakowie, których zjem przepyszne cynamonki. Byłam już w Warszawie, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jakie miejsce testowałam z cynamonkami w Warszawie, to wpadajcie na mojego Instagrama, a teraz testuję tutaj i jeżeli chcecie wiedzieć, co o niej sądzę, tak samo wpadajcie gdzie? Na Instagrama. Dobra, słuchajcie, wyszliśmy z kawiarni i nie pozostaje mi nic innego, jak zrobić rzecz, na którą mam ochotę jak nigdy. Mamy to. Okej, słuchajcie, przyjechaliśmy na plan naszego klipu i zobaczcie, jakie to są fury. Jestem w swoim raju. Teraz musimy znaleźć kogoś, kogo możemy powkurzać. Ogólnie świeży. Nie, świeży wie o tym. Nie wie Patryk, Wika i Hania o tym, że nagrywam taki odcinek, dlatego stańmy między nimi. Ja się tutaj wpasuję w to. Fajnie. Ogólnie Bartek odwalił. Bartek tak odwalił, bo... Czemu naśladujesz mnie? Ja pierdzielę. Nigdy takich fur nie widziałem na żywo. Dowalona akcja. Ej, bo dzisiaj ma dzień denerwowania innych. Denerwowania innych. Nie, przedrzeźniania. Nie, przedrzeźniania. Dobra, Fausti. Dobra, Fausti. Pokazała cycę. Tak się robi, Czenzi, Miteczko, tak to się robi. Tutaj jest jakaś kurde sytuacja. Co to za sytuacja tutaj się narodziła pomiędzy wami? No raz, zupę co, no coś ma. Jezus. Wyjeżdżałem do was o 15. Jezus, wyjeżdżałem do was o 15. Tragedia. Taki głupek z tego mortalcia. Taki mustak, to mógłby mnie nawet potrącić. Ej, skoro mój żadny, Ania, będę miał. Dzisiaj to się w tym odcinku, że oni zaczynają powtarzać. Ja to jest twój odcinek! To mój odcinek. Powtarzasz to, co ja robię? O Jezus! Oszustwo! Wszystko się powiedziało! Nie grób mnie! Ej, wiecie, że kłamstwo powtórzone dwa razy jest prawdą? Jestem brzydka. Jestem brzydka. O, widzicie, czy to prawda? Chyba najdłuższe wiązanie sznurówek w moim życiu. To chyba najdłuższe wiązanie jest w sznurówek w moim życiu. No przecież zawiązałeś, to po co rozwiązujesz? Żeby cię wkurzyć. Dobrze, ja tak mogę cały dzień. Ja też tak mogę cały dzień. No myślałam, może być. Dobra, słuchajcie, skończyliśmy właśnie nagrywać naszą wspólną część do naszego klipu, który już możecie widzieć na naszym kanale, a ja teraz lecę na zakupki do jutrzejszego odcinka. Jest już dosyć późno, ponieważ jest godzina 21:22. Chciałam kogoś śledzić autem i jechać za tą osobą, ale z racji tego, że skończyliśmy mega późno nagranie do naszego klipu, to tak naprawdę prawie każdy wracałby do swojego domu, ale piszcie w komentarzach, jakie aktywności mogłam jeszcze tutaj wykonać w tym odcinku, jakie macie pomysły, a ja zastanowię się nad jakimś podobnym wyzwaniem dla mnie, bo nie ukrywam, że akurat ten odcinek robiony na mieście był dla mnie sporym wyzwaniem. Widzimy się za tydzień o 17:30. Pa!